Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Miros i słuchajcie, witajcie w kolejnym materiale z Shakes and Fidget. Od razu na samym początku mam dla was garść informacji, a mianowicie Shakesy ukończyły 8 lat. Tak, słuchajcie, 8 lat już Shakesy istnieją. Nawet nie spodziewałbym się, że aż tyle bym powiedział, że tak może z 5 lat istnieją, ale jednak istnieją 8 lat i z tej okazji twórcy przygotowali mnóstwo niespodzianek. Tydzień temu jakoś, sobota, niedziela, był podwójny exp. Dodatkowo stworzono bardzo fajny serwer i nazywa się Speed, gdzie wszystko mamy 6 razy szybciej. Tak więc dzisiaj sobie na tym serwerze troszkę pogramy, zobaczymy jak to wygląda. Ale to nie wszystko. Co ciekawe, właśnie grając na tym serwerze, ten serwer będzie w ogóle aktywny przez miesiąc czasu i mniej więcej do 21 lipca będzie on aktywny. I osoba, która będzie pierwsza, otrzyma złotego, pierwsza oczywiście w sali chwały, otrzyma złotego grzybka, najprawdziwszego złota. I ten grzybek będzie, jest wart 25 tysięcy euro. Tak, 25 tysięcy euro z najprawdziwszego złota, więc myślę, że warto sobie pograć. Warto sobie zagrać, ale to nie wszystko. Oczywiście do rozdania mają całe mnóstwo paczek po 25 tysięcy grzybków. Tak więc jak będziecie chcieli, możecie sobie po prostu wziąć udział w takim losowaniu. Oczywiście chyba wymagane jest ukończone 14 lat, coś takiego. Tak mniej więcej to się prezentuje. Tak więc Shakesy już mają 8 lat. Wow. Dobra, stwórzmy sobie postać na tym super szybkim świecie. Zobaczymy jak to ogólnie wszystko super szybko działa. No mniej więcej stwórzmy sobie może jakąś kobitkę losowo. Będziesz, kim ty jesteś? Elf? Człowiek. O nie, ludzie wyglądają słabo. Elfki wyglądają o wiele lepiej z tego co tutaj widzę. Albo i nie. Dobra, weźmy sobie jednak zwykłego człowieka. Dobra, ty wyglądasz śmiesznie, to weźmiemy ciebie. Co tu mamy? Okej, okay, możemy sobie dostosować, tego nie chcę. W jaki sposób chcesz zapisać swoją postać? Okej, okay, chcę za adres e-mail, oczywiście. Zapiszmy tu sobie mój adresik e-mail i stworzymy sobie bardzo fajną postać. Hasełko. Dobra, muszę wpisać jakieś hasło tutaj, jakieś skomplikowane, żeby nikt się nie zorientował. Pyk, 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 pyk. Bardzo trudne hasło. Okej, okay. Do dzieła. No i ruszamy sobie tutaj. Zobaczymy jak ten serwer nam tutaj bardzo szybko działa. Wygląda, że chodźmy do karczmy, bierz ją za pomocą przycisków po lewej klikając. Okej, spoko. Zobaczymy jak tu ogólnie wszystko leci. Czy w ogóle mam 15 grzybków. Okej, spoko, więc coś sobie możemy pograć. Patrzcie, już dostajemy na starcie 1700 expa. Wow. Dobra, pierwsza misja. No musimy niestety poczekać, bo za grzybki można dopiero o 23 pomijać. Wyposażenie postaci, okej, okay. Jakie tutaj w ogóle takie standardowe rzeczy. Mamy pocztę, tak? Tak, witamy w przyspieszonym serwerze. Wszystko tu jest przyspieszone, zdobyłaś 6 razy więcej złota i doświadczenia, a wszystko dzieje się 2 razy szybciej. Czyli jeżeli idziemy do karczmy, to misję wykonujemy 2 razy szybciej. Myk. No i dobra, zobaczmy ile... Okej, okay, dostaliśmy tutaj coś, zobaczmy ile ogólnie... 2000 już expa na starcie, 3000 i 4 złota. Na początku chyba dostawało się jakieś, nie wiem, srebrzaki z tego co pamiętam. I za pierwszą misję, za wykonanie już od razu trzeci poziom, więc naprawdę jest szybko. Ale tutaj jeszcze jakąś informację ciekawą dostaliśmy. Jakiś szczęściarz dostanie od nas wyjątkowy posążek grzyba ze szczerego złota, warty 25 tysięcy euro, tak jak wspominałem. Każdy kto ukończył 14 lat może dołączyć do loterii. Tutaj zgłoszenia przyjmujemy do 21 lipca 2017 roku. Tak więc tutaj jest link, ja oczywiście ten link wkleję wam do opisu, żeby nie było, żebyście mogli też sobie wziąć udział o walkę o wielkiego grzybka. Właściwie niewielkiego, ale bardzo drogiego. Tak więc myślę, że taka walka o takiego grzybka będzie całkiem spoko. Dobra, wykonaliśmy sobie tu jakąś misję, ale nam w ogóle awanturniczość bardzo wolno spada, więc tu można sobie nieźle podekspić. O, mamy klepsydrę ruchomych piasków. Bardzo chętnie ją sobie przyspieszę. Pyk. Godzina duchów. Chcę coś, co by mi dało oczywiście jak najwięcej expa. 15 sekund, no po prostu. Patrzcie, już poziom 6. Wow, po prostu wow. Okej, okay, tu na jakieś standardowe dostajemy szmatki. Okej, okay, możemy raz zakręcić. Może nam się trafi, nie wiem, exp na przykład. Dwa kamienia, to super. Okej, okay, tutaj twierdza. No jeszcze tutaj troszkę nas nie stać na to. W lochach też pewnie no nie mamy nic, to jak wiadomo to jest początek.
Ja oczywiście na tym serwerze jakoś za dużo nie będę grał, chcę tylko po prostu wam go pokazać i żebyście sobie zobaczyli, że można wziąć udział w bardzo fajnym losowaniu, wystarczy miesiąc przy no-life'ić w Shakesy. Ogólnie chyba jest też zniżka na grzybki, o ile się nie mylę, 39, w sumie to nie wiem, nie mam pewności co do tego, oferty, co to jest oferty, aha, okej, okay. Gratis, cash kupon, oh no, chcę z tego wyjść, nie mam pojęcia jak z tego wyjść. A, dobra, bo to się nam otworzyło w nowej zakładce. No to niezłe shakesy, dobra, odświeżamy to. Pyk, dobra, już mamy pełen ekran, spoko. Oczywiście to jest materiał sponsorowany, o czym zapomniałem wam wspomnieć na początku. Ogólnie moje materiały z shakesów w większości, właściwie wszystkie chyba są sponsorowane. Tak więc twórcy mi za to płacą, więc nie pogniewałbym się, gdybyście zostawili taktycznego lajka i po prostu wspomogli moją twórczość. Mówię o tym otwarcie, bo nie lubię tego ukrywać, po prostu dzisiaj jakoś tak na początku zajarałem się tym grzybkiem wartym 25 tysięcy euro i po prostu wam o tym nie wspomniałem, ale staram się na każdym odcinku po prostu o tym wspominać. Dobra, 1300, 3600, 3, o kurczę. Dobra, anulowałem, bo po prostu chciałem przyspieszyć. Zobaczcie, który już mamy level, już mamy level 9, wow, level 9, ok, oczywiście tutaj doładujmy się w inteligencję. Tak, dobrze, mówię w inteligencję. Oraz chyba, czego mag potrzebuje? Szczerze, dużo magiem nie grałem. Może w szczęście trochę? Wytrzymałość to raczej nie chyba? Dobra, naładujmy się po prostu w inteligencję i będziemy po prostu mocniej wszystko bić. Na arenę jeszcze nie możemy pójść. W zbrojowni możemy sobie jakieś małe zakupy zrobić. Pancerz, zręczność, obrażenia. To mi raczej nie jest potrzebne. Dobra, chyba wiecie co, szczerze mówiąc nie ma co więcej tutaj robić, po prostu wam już pokazałem ten serwer. Wróćmy sobie do naszego serwera. Tak, to właśnie, nawet napisali tutaj speed server. Wróćmy sobie do naszego standardowego serwera. Czy mogę jakoś szybko wrócić? Ciekawe, chyyba mogę. Tak, świat W9, na tym świecie gramy. Tak więc tutaj już wracamy do mojego kochanego serwerka, już się nie mogę doczekać. No ogólnie to właśnie mamy godzinę 17.21. Mam trochę nazbieranych klepsydr, więc to jedynie będę mógł przyspieszyć co emisję w karczmie. Chociaż nie wiem, czy opłaca mi się w ogóle marnować te moje klepsydry ruchomych piasków na to. Chyba mi się po prostu nie opłaca, tak więc zrobimy sobie jeszcze coś tutaj, to będzie dość szybki odcineczek. Co jeszcze mogę zrobić w dzień, kiedy macie grzybki, a nie możecie przyspieszać misji, to po prostu boli. Okej, jeszcze 5 godzin będę miał gryfo smoka, spoko, mam jakieś potiony. 158 poziom, good, parta, zbrojownia. Nic nie mogę rozłożyć, właśnie, pupile. Dobra, już wiem co miałem zrobić, już mi się wszystko przypomniało, zobaczcie. Wyekspiłem pupila właśnie w tym momencie na setny poziom. Pyk. Wow. Ma setny poziom. Dobra, idziemy walczyć. Pyk. Tu chyba już tak. Tutaj już mogę bez problemu sobie po prostu przyspieszać. Dobra, jeden raz się udało wygrać. Jak najbardziej ok. Super. Najsik. Dobra, tu mamy załatwione. W ogóle też pisaliście mi bardzo dużo, żebym nie wywalał przedmiotów. Szukaj klejnotów, szukaj. Bo gdzieś tutaj w lochach. Ja tu w ogóle bardzo rzadko kiedy wchodzę. Wieża, tak, tu są nasi bohaterowie, którym możemy dawać itemy. Na razie mam ich raz, dwa, trzech bohaterów. Ja całkowicie o tych bohaterach zapomniałem. Jakoś tak Barbar, Mariusz i Kunegunda. Jakoś tak całkowicie o tym zapomniałem. I z tego co widzę, to no jednak przydadzą im się itemy, bo dostajemy ostre wciry, że tak powiem. Dobra, próbujmy sobie zawalczyć w świecie pupili. Może nam się uda coś tutaj fajnego zgarnąć. Zobaczmy, pyk. Dobrze, tutaj nam się udało wygrać. Tutaj raczej, jeżeli chodzi o ziemię. A, nie możesz, zabrakło miejsca w ekwipunku. Jak zawsze. To powinienem jakiegoś kolejnego pupila zacząć karmić, na to wychodzi. Albo w sumie mogę ciebie nakarmić, pyk, do maksymalnego poziomu. I ciebie też już powoli do maksymalnego poziomu. Dobra, ziemia, tutaj powinienem zawalczyć, myk, przegrana, mrok, walczymy, no i niestety przegraliśmy, smutek, 98 poziom, tak więc tutaj już też prawie, zobaczmy czy ja mam jakąś szansę wygrać z tym na 40, nie mam szans, gdybym ekspił tego, to już by było co innego, dobra, więc teraz mamy tutaj naszego kolejnego pupila, ja w ogóle chcę mieć je wszystkie, po prostu jaram się mega tymi pulpilami.
dlatego chciałbym je wszystkie zdobyć. I prawdopodobnie ta seria nie zakończy się prędko. O, 3 grzybki, super, 3 grzybki więcej. To sobie możemy pokręcić jeszcze troszkę kółeczkiem. Pyr, 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 pyr. No dobra, i jeszcze raz mogę zakręcić, wtedy się tak mniej więcej wyrówna. Jak było blisko, prawie trafiliśmy na grzybka. No najsik, najsik. Dobra, czy coś jeszcze mogę sobie tutaj, może uda nam się jakiś zdobyć. O, ale nam się przyfarciło, jajko zdobyliśmy, będzie nowy zwierzak, super. A może jakieś jedzenie nam się uda zdobyć. Ogólnie to te klepsydry staram się oszczędzać, mam ich 111. Postaram się je oszczędzać w razie, gdy mi się skończą grzybki, to będzie taka wymiana. Dobra, 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 pupile. Mamy nowego pupila światła. I co to będzie? Gin tonic. Okej. Okay. Wolałbym na przykład rozmiazgę, albo rasłońc, albo lisorożca. Wow, lisorożec. Cóż za piękna nazwa. Dobra, chyba więcej już tutaj nic niestety nie mamy. Gabinet magii. Coś mogę sobie tutaj zakupić przydatnego? Chyba też nie bardzo. W zbrojowni mógłbym co najwyżej sobie kupić. Oh, hello. 200. Siła, szczęście. O kurcze. 198 siły, a to 147. Mogę sobie jeszcze osadzić klej. No to jest ok. Ile to w ogóle kosztuje? 10 grzybków, 45 tysięcy. Dobra, bierzemy to zdecydowanie. Ok, mogę osadzić w nim klejnot wytrzymałości. I wtedy będę miał jeszcze dodatkową wytrzymałość. Spoko. Myk. Oj, nie tak. Dobra. Tak zrobimy. Tak. Bum. I ten jest o wiele gorszy, więc teraz, żeby już się nie pomylić, wejdźmy sobie w nasze lochy. I tutaj powinniśmy mieć takiego kogoś jak barbarzyńskiego barbara, któremu się bardzo przyda właśnie ten oto hełmik. Dzięki czemu będzie po prostu lepszym barbarzyńcą. Tak, dokładnie. Lepszy barbarzyńca. Dobra. Podstawa 1100 wytrzymałości. Tu zawsze jest problem z tym. 1029 siły. Nie wiem, może wytrzymałość. O, klaster doskonałości. Wow, ulepsz pupila do setnego poziomu. Tak więc zostaliśmy treserem. Pierwszy pupil ulepszony do setnego poziomu. Zdobądź 5000 czci pupili. Okej, okay, spoko. Znajdź wszystkie pupile. Kryptozoolog. To jest achievement, którego chcę. To jest zdecydowanie achievement, którego potrzebuję. Zobaczmy tutaj w ogóle i jakie są inne achievementy. Nie, tu są achievementy. 8 strona, okej. Okay. Zdobądź czci twierdzy. Ukończ strefę mroku. Spoko, w sumie to możemy. O, gildia. Co tutaj ciekawego się dzieje? Modlitwy, bla bla bla. Zobaczmy ogólnie, na którym jestem miejscu. 159 level. Ach, już wyprzedziłem kilka osób, kurczę. Jednak już coraz wyżej się pnę. Kapitan Bladeusz ma 189 level. Kurczę, dobry jest. Musimy Bladiego wyprzedzić kiedyś. Kiedyś na pewno się uda. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że kiedyś się uda. Grzybiarz, twierdza. Czy w twierdzy brak miejsca? Okej. Okay. Coś możemy sobie rozbudować. Co na twierdzę możemy sobie rozbudować w sumie. Mamy dużo zapasów. Dzięki temu to nam się opróżni. I możemy sobie jeszcze w sumie kogoś poatakować. Tak więc tak też uczynimy. Pyk. Kolejny atak. Atakuj. Dobrze. Pięknie. Tutaj zmiana przeciwnika taktyczna. Pyk. Nazbieramy sobie troszkę zasobów. Okej. Okay. Atak. Atak. Zmień przeciwnika. Zmień przeciwnika. Dobra. Nie wiem, czy się opłacało za golda zmieniać, ale myślę, że całkiem spoko. No i dobra, i teraz musimy sobie po prostu doszkolić troszkę żołnierzy. Dobra, czy jeszcze coś ciekawego? W ogóle mam strasznie dużo tych klejnotów. Będę musiał się ich jakoś w jakiś sposób po prostu pozbyć. Dobra. No, dobra, mogę tutaj jeszcze sobie przekroczyć, pobić troszkę tego. Czy jakąś gildię atakujemy? Chyba nie. Wróć, okej. Okay. Może coś tutaj by mi się udało zdziałać. Nie, to się nie uda. A może tutaj cyrk grozy? Spróbujmy. O nie, 255 poziom. No to mogę zapomnieć, że cokolwiek zrobię tutaj w cyrku grozy. Tutaj również nic nie zrobię. Tutaj w ogóle czasem nie przychodzę, ale ej, całkiem sporo zbiliśmy tej bestii. Mogę tu jeszcze raz? Chyba mogę. Nie, do jutra, raz dziennie można, więc
Niestety nic więcej tutaj już nie zdziałamy. Okej, zbrojownia mamy już zaliczoną, arenę. W sumie to mogę iść na wartę, bo w sumie to już będziemy kończyć ten odcinek. Nie chcę robić zbyt długiego odcinka. Głównie zależało mi na tym, żeby wam po prostu opowiedzieć o tym nowym serwerze. No i tak w sumie nagrywam go w dzień, więc też za dużo tych misji nie możemy sobie wykonać. No i dobra, myślę, że w tym miejscu będziemy kończyć. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jestem ciekaw, czy weźmiecie udział właśnie w tym konkursie na tego złotego grzybka. To by było ciekawe, jeżeli jakiś Polak w ogóle by to wygrał. Byłoby super, gdyby jeszcze taki ta osoba nagrała filmik, jak tego grzybka pokazuje. To by było wielkie osiągnięcie. Tak więc życzę wam powodzenia i żegnam się z wami. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!